Chciałabym na początku pokazać ten obraz z dwóch powodów. Ponieważ Jezus mówiąc, otwórz się, zwrócił uwagę na dwie rzeczywistości. Po pierwsze, żeby ktoś usłyszał, zobaczył, ale też żeby przemówił. Tam są dwie aktywności, do których zachęca Jezus po tym cudzie. Nie tylko, żeby słyszeć, nie tylko, żeby widzieć, nie tylko, żeby się otworzyć, nie tylko, żeby czerpać informacje, ale też, żeby mówić. To jest bardzo mocno podkreślone, a więc tak naprawdę to są obydwie aktywności, o których ja dzisiaj chciałam powiedzieć. Zwykły Kościół jest ukazywany tak w mediach. W tych mediach zwykłych, świeckich, tradycyjnych, w telewizji. Ja przeskoczę przez tych kilka rzeczy. Mamy media, które mówią o parafii, o Kościele tylko w jeden sposób. Absolutnie negatywny. I będą pokazywać parafię wtedy, kiedy jest jakiś skandal. I w mediach tradycyjnych będziemy mieli kapłana, który jest pokazywany w kontekście różnych sytuacji kryzysowych, wtedy, kiedy będzie dochodziło do nadużyć, prawdziwym bądź nie. Bo nie zawsze sytuacje, które są publikowane, potem się okazują prawdziwymi. Ale mamy też zwykłe sytuacje, które bardzo mocno dotykają parafii. Akurat to jest moja parafia legionowa, w której mieszkam. I sytuacja, która zdarzyła się naprawdę. Pomnik Jana Pawła II został przeniesiony z pobliskiego parku przez osobę, która jest osobą intelektualnie ograniczoną, pewnie przy jakiejś pomocy, bo pomnik nie jest łatwy, został przeniesiony przed Kościół. I teraz dzwoniący do mnie ksiądz prawnicz zapytał o jedną rzecz. Co ja mam z tym zrobić? Akurat znamy się nie od lat i wiedział, że na pewno dziennikarze, którzy dzwonią po informację, muszą jakąś informację otrzymać. I akurat tu nie było skandalu. Była sytuacja, która została wywołana. Nie przez Kościół, nie było takiej sytuacji bardzo kryzysowa. Ale pytanie, które się pojawia u wielu kapłanów, czy u wielu osób świeckich w parafii, odpowiada dziennikarzowi, czy nie? Zmanipuluje, czy nie? Powie prawdę, czy nie? I takich sytuacji w parafii jest bardzo wiele, kiedy dziennikarz medium lokalnego przychodzi, interesuje się działalnością parafii. Najbliższe z wydarzeń pewnie, które będzie dotykało nas wszystkich, które będzie relacjonowane w mediach normalnych, tradycyjnych, lokalnych, to będzie Boże Ciało. Będą zdjęcia, przez większość miejscowości będzie przechodzić jednak spora grupa ludzi, a więc to generuje zainteresowanie. I teraz, co będzie interesowało dziennikarzy? No można powiedzieć, że część dziennikarzy będzie interesowała sensacja, czy ktoś się wywrócił, czy gdzieś nie urwało komuś czegoś, ale część dziennikarzy będzie chciała napisać po prostu, wzięło udział tyle i tyle osób i chciałoby po prostu zrelacjonować. I teraz, co możemy z takimi sytuacjami zrobić? Oczywiście możemy tych informacji dostarczyć. Co dziennikarze zrobią z tą informacją, tego nie wiemy. I oczywiście potem mogą być tego typu materiały, jak jest płonąć na komentarzu. Dziennikarze interesują bardzo różne rzeczy, nigdy nie odgadniemy do końca co. Ale czasem podkładamy się sami, to jest mój ulubiony mem, który znalazłam. Mianowicie, w związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji cmentarza uprzejmie proszę osoby, które spoczywają na tym cmentarzu o kontakt pod numer. Proszę. To jest autentyczne ogłoszenie, które zawisło na jednym z płotów. I teraz pytanie, w jaki sposób my się komunikujemy, nie zależy tylko od dziennikarzy. Zależy też od nas. W jaki sposób będziemy te informacje relegować, jak będziemy je udostępniać. Mamy mnóstwo kanałów. Ja zawsze powtarzam, że najbardziej wdzięcznym, największym polem reklamowym, które mamy w Kościele, to są płoty parafialne. Często niezagospodarowanym. Ale jeśli byśmy policzyli powierzchnię wszystkich płotów we wszystkich parafiach w Polsce, 10 tysięcy parafii plus minus, bo nie jestem statystykiem, ale jest ich mniej więcej tyle w Polsce, to tak naprawdę mam ogromną powierzchnię reklamową. I teraz co robić z takimi sytuacjami? Czasem właśnie te sytuacje, które od nas nie zależą. Otóż dwie siostry karmelitanki poszły do działu spożywczego. To jest autentyczne zdjęcie autentycznego człowieka. Ja oczywiście natychmiast po publikacji tego zdjęcia na Twitterze otrzymałam od siostry informację, co z tym zrobić. Ja mówię, siostro, trzeba napisać, że właśnie pieczecie fantastyczne ciasto i podać przepis na Twitterze. Siostry tak zrobiły. Wywołało na tym zresztą wielkie zainteresowanie i dużo ciekawych, fajnych, naprawdę bardzo pozytywnych informacji. Akurat siostra, która tutaj była, na zdjęciu jest tym pokazana, która do mnie napisała szybko na Facebooku, pokazując to zdjęcie, bardzo sprawna zresztą informacyjnie, udzielając też mnóstwo wywiadów. Bardzo to jest w ogóle ciekawy człowiek, już nie będę zdradzać wszystkich informacji. Natychmiast zareagowała, natychmiast też podziękowała, natychmiast zrobiła to, co wywołała bardzo fajne, pozytywne komentarze. A więc różne sytuacje mogą nas zaskakiwać w parafii. Czy warto zamykać się na to? Nie. I właśnie Jezus nas uczy nie tylko, żeby patrzeć. I tutaj siostry wychwyciły bardzo szybko tę sytuację. Natychmiast po tej sytuacji zareagowały. A więc one były otwarte na to. Ten cud uzdrowienia tego człowieka polega na tym, żeby najpierw widzieć, być czułym, wrażliwym na informacje, które są o nas. Ale potem, żeby powiedzieć, żeby się uaktywnić, żeby działać.
I oczywiście, że spotykamy się z manipulacją mediów. To jest klasyczny przykład, który w dziennikarstwie pokazuje się, czy te kropki są różne. Absolutnie są takiej samej wielkości. Otoczenie informacyjne, sposób, w jaki my mówimy o tej sytuacji, pokazuje, że nam się wydaje, że ta kropka na górze jest troszeczkę mniejsza. Nie, jest dokładnie taka sama, tylko to, jak przedstawiamy i możemy się spotkać z manipulacją mediów. Tylko to od nas zależy, czy będziemy, jak będziemy mówić o tej kropce, bo dla nas najważniejsza jest ta kropka. To jest centrum, to jest to, co chcemy przekazać odbiorcom. Natomiast otoczenie czasem nie zależy od nas. I nie warto się obrażać na otoczenie, tylko starać się zrobić tak, żeby podkreślać i żeby to, co się dzieje dookoła tej komunikacji, było jak najbardziej mniejsze. Żeby nasz przekaz, to, co my chcemy przekazać, było takim przekazem, a nie takim, żeby inne rzeczy nie przytłoczyły tego, co chcemy przekazać. I oczywiście to jest drugi mój ulubiony bardzo mem, to jest po prostu, my często przyjmujemy taką postawę. Jak przychodzi dziennikarz świecki, to na pewno będzie wróg. Na pewno zmanipuluje wszystko, co mu powiemy. Często taka jest postawa. Ja też jestem teologiem, oprócz tego, że jestem medioznawcą, jestem teologiem. Często też wspieram różne instytucje kościelne, które się komunikują, ale proszę mi wierzyć, że w większości sytuacji, jak jest sytuacja kryzysowa, nie mówmy nic. Przeczekajmy. Może się odczepią. To jest najczęstsza postawa w wielu instytucjach kościelnych. A co będzie? Dziennikarz, który dostał zlecenie na wykonanie jakiegoś materiału i tak go opracuje. Czy my się wypowiemy, czy my to skomentujemy, czy zakryjemy się, powiemy, nie mamy nic w tej sprawie do skomentowania, proszę, nie udzielamy żadnych informacji, to materiał i tak powstanie. To nie jest tak, że jak my nic nie powiemy, kto się wtedy uaktywni? Regularnie wykonujący ten zawód, politycy, niekoniecznie naszej opcji, bardzo chętnie to skomentują. Jaki będzie głos Kościoła? Żaden. Ponieważ my się na temat nie wypowiemy. I czasem dzwonią do mnie dziennikarze, także świeckich mediów, którzy wiedzą o jakiejś sytuacji kryzysowej i mówią tak, no z jednej strony, jak o tym powiedzieć? No bo i tak wszystkie media będą o tym mówiły. Czy w mediach katolickich wypada pisać o jakichś sytuacjach kryzysowych w Kościele? No wypada. Dlaczego? Dlatego, że jeśli my o tym nie powiemy w taki sposób, w jaki chcemy, nie pokażemy pełnej prawdy na ten temat, to z czym się spotkają ludzie? Nie są wyalienowani, nie są w inkubatorze, którzy czytają tylko i wyłącznie media katolickie. Oni będą bombardowani, właśnie bombardowani mnóstwem szczegółów, tu mamy jeszcze jakieś zwierzątko, które nas wspiera, będą bombardowani mnóstwem informacji na temat tej samej sytuacji i to przyćmi przekaz Kościoła. Przecież człowiek, który czyta niedzielę, gościa niedzielnego, słucha Radia Maryja, spotyka się także z innymi przekazami. Włącza telewizor, już nie jest katolicki przekaz. Chyba, że oczywiście potem obejrzy także o 20 wiadomości. Potrzebna jest współpraca. I teraz jak współpracować? Po pierwsze, komunikacyjnie trzeba zbierać dane. Dziennikarze interesują konkretne dane. Gdybyśmy zawsze mówiąc o parafii, o kościele, pokazywali tak naprawdę w liczbach, to jest to, co dziennikarzy najbardziej interesuje. I tutaj jest przykład takiego mema też, że z mediami musimy współpracować, ale właśnie konkretami. Ich interesuje, ile osób wzięło udział w procesji Bożego Ciała, a nawet ile osób zostało stratowanych, jeśli dojdzie do takiej sytuacji w trakcie procesji. To dziennikarza interesuje. Dane, fakty, liczby i konkrety. Kto prowadził? Czy to sobie przygotować? Po prostu konkrety. I tak, tak naprawdę robi to oczywiście bardzo od wielu lat Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, ale nie wszystkie dane zbiera. Są takie dane wrażliwe w parafii, które mogą interesować dziennikarzy i będą dla dziennikarzy bardzo, bardzo ciekawe. I oczywiście potrzebny jest zespół ludzi. Zespół ludzi jest zawsze potrzebny do wszelkiej pracy, ponieważ kapłani nie są po to tak naprawdę, żeby prowadzili wszystkie media. Kapłani są po to, żeby sprawować sakramenty. Nikt ich w tym nie zastąpi. Natomiast osoby świeckie w parafii są właśnie takim wsparciem. Są w sytuacjach trudnych, jeśli się pracuje w zespole. I trochę kurzatem, bo serio, Jezus posyłał po dwóch. Zawsze. Nigdy nie posyłał, nie powiedział, idź pojedynczo. Zawsze posyłał jako wsparcie. I dlatego ten obraz biblijny niech będzie dla nas takim najważniejszym właściwie przykazaniem. W kościele komunikacyjnie też trzeba robić przynajmniej po dwóch. Nie da się samemu. Ja też jestem administratorem różnych mediów społecznościowych, prowadziłem przez wiele lat bloga i nie da się tego robić samodzielnie. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że człowiek 24 godziny na 7, tak jak media społecznościowe, nie funkcjonuje, bo kiedyś musi spać, kiedyś musi pracować. Więc po to chociażby jest potrzebna inna osoba. Po drugie, tak naprawdę wszelkie biura prasowe, które są w diecezjach, w instytucjach kościelnych, to są też po to, że jeśli jedna osoba udziela wywiadu, to druga
o tym relacjonuje. Są wsparciem. Oczywiście Pan Jezus posłał z bardzo wielu różnych powodów. Jako teolog mógłby powiedzieć oczywiście, że to było też świadectwo, tak? Że tylko mężczyźni, dwóch mężczyzn, świadectwo dwóch mężczyzn, a nie kobiety i tylko dwóch, a nie pojedynczych było wtedy wiarygodne. Można byłoby długo na ten temat mówić, ale zawsze Jezus posłał po dwóch. Nigdy nie było posłania pojedynczego. I oczywiście to, co trzeba zrobić w parafii, to zawsze dawać świadectwo, to znaczy koncentrować się na tym, nie jak media nas manipulują, co z tej naszej wypowiedzi wytną, żeby, przepraszam za kolokwializm, teraz proszę księdza biskupa i wszystkich Państwa, dokopać Kościołowi, tylko po to, że nas interesuje, co my chcemy przekazać. I czasem rzeczników też zresztą w ten sposób szkolimy w instytucjach kościelnych, dlatego że jeśli przychodzimy na taki wywiad z dziennikarzem, to my musimy wiedzieć, co my chcemy powiedzieć. Niezależnie od padających pytań, i tak mówimy to, co chcemy powiedzieć. A więc przygotować się trzeba rzeczywiście na taki przekaz, żeby on trafił. Ale nie jest tak prosto dawać świadectwo, chociażby dlatego, że w każdej minucie, a tych minut już jesteśmy tutaj kilka, powstaje bardzo wiele treści. W każdej minucie, w 60 sekundach w sieci jest na przykład publikowanych 29 milionów wiadomości na WhatsAppie, wysyłanych. Każdej minuty. To znaczy, że tych informacji jest bardzo, bardzo wiele. Jest 3,8 miliona wyszukiwań w Google'ach i tak dalej. Moglibyśmy w ogóle o tym mówić półtorej godziny, o tych wszystkich mediach, natomiast informacji jest bardzo wiele. I warto jest w tym nurcie na pewno uczestniczyć i warto jest wtedy, kiedy dziennikarz już w ogóle dzwoni i jest zainteresowany tym, żeby jakiekolwiek informacje przekazać, to żeby w ten nurt się wpisać, żeby ta informacja poszła w świat tam, gdzie są ludzie. Na Facebooku mamy 2 miliardy ludzi, więc to jest największa, najbardziej ciekawa grupa odbiorcza. Święty Paweł pewnie by oszalał z radości. Jakby miał media społecznościowe do wyboru i w ogóle możliwość korzystania z internetu, to oszalałby z radości. Tyle kanałów, tylu ludzi, tyle odbiorców. Nie wiem nawet, czy miałby jakąś strategię, pewnie by się dublował i 24 godziny na dobę pracował. Natomiast pamiętajmy o tym, że dzisiaj ludzie też nie uczestniczą tak do końca w czymś. Mamy 2005 rok, to jest mój też ulubiony mem, który krąży po internecie. Kiedy poprzedni papież tak naprawdę był wybierany, to ludzie w czymś uczestniczyli. A popatrzmy, jak się zmienił czas już w 2013 rok, 5 lat temu, to już jest strasznie dawno. Bo w mediach społecznościowych to już jest w ogóle inna epoka. To już idziemy w ogóle w inną epokę. Tak wyglądał plac świętego Piotra. Ludzie już uczestniczyli za pośrednictwem mediów. Już oglądali coś, nawet uczestnicząc w czymś. Jak mieliśmy Światowe Dni Młodzieży, to ludzie fotografowali papieży. Nie uczestniczyli. Tam było bardzo fajne zdjęcie, nie mogłam go znaleźć na dzisiaj, ale było tylko jedno. Pani, która stała przy barierce, zachwycona spotkaniem z papieżem. Wszyscy pozostali smartfony, tablety, aparaty. A więc my dzisiaj już nie uczestniczymy tak naprawdę w wydarzeniach. My uczestniczymy w wydarzeniach za pośrednictwem smartfona, aparatu, tabletu. I taką pierwszą rzeczą, która jest bardzo ważna w parafii, to są listy. Ja mogę oczywiście prywatnie dużo na temat listów pasterskich dyskutować, natomiast zawsze zachęcam kapłanów do tego, że i tak to muszą przeczytać. A jeśli muszą coś zrobić, to niech to robią z sercem. List episkopatu, czy list pasterski jakiegoś podmiotu episkopatu, i tak musi być przeczytany. No to róbmy to z takim sercem, jakbyśmy głosili najważniejszą wiadomość życia. I list pasterski tak czytany, nie tylko wieszany gdzieś tam w parafiach albo na stronach internetowych, bo tak robią w niektórych parafiach, albo go nieszczęśnie skracają, co wychodzi bardzo różnie, bo myśl jest żadna. Albo wieszają tylko i wyłącznie na stronie internetowej, bądź też na fanpage'u, albo też na jakiejś gazetce parafialnej obok kościoła, bo są parafie, w których się tego nie czyta i wiem o tym, bo sama oprawiam churching, z ciekawości czasem po różnych parafiach. To tak naprawdę jest rzecz, którą trzeba zrobić, a czytane jest tak, jakby ktoś umarł. A tam są bardzo często treści fantastyczne. I jak każdego kapłana zawsze męczę, przychodzę po tych listach nieszczęsnych do zakrystii i proszę o to, żeby następny list był czytany tak, jakby to był list do kogoś, kogo kocha. Żeby był przeczytany tak, jakby tam były największe rzeczy, najwartościowsze albo instrukcja przetrwania. Żeby ktoś to czytał po prostu od serca. I oczywiście nie jest tak prosto w parafii funkcjonować, ale to jest akurat taki mem, który powstał właśnie na jeden z fanpage'ów parafialnych na początku. Pierwszy go zobaczyłam właśnie na takim fanpage'u. To znaczy tłumaczenie rzeczywistości kościelnej, pewnej dyskusji, wzięcie udziału w tej dyskusji, która się toczy, no bo ludzie jadą z tramwajem do pracy i tak będą o tej aborcji dyskutować, kiedy we wszystkich mediach ta dyskusja jest. I teraz pytanie, czy mamy w ten nurt wchodzić? Na pewno. Zawsze. Jeśli ludzie czymś żyją,
Jeśli o czymś mówią w kolejce, w aptece, jeśli jadą tramwajem i o tym dyskutują, to trzeba o tym dyskutować. I to jest akurat mem, który powstał, taki, tłumaczywszy taki mem angielski, że czasem niewiele trzeba. Czasem wystarczy pokazać obraz, żeby ten człowiek się do tego przekonał. Czasem trzeba pokazać, niekoniecznie trzeba pokazać dyskusję na temat tych zdjęć, które są, zresztą robią fantastyczną robotę, to znaczy pokazują szczątki tak naprawdę dzieci po aborcji. Jest dyskusją, o której możemy też znowu półtorej godziny porozmawiać, ale jest pytanie, gdzie to wieszać, jak to wieszać, czy to wieszać, ale na pewno, jeśli o tym ludzie dyskutują, to na pewno kościół, parafia, ksiądz, także na spotkaniach formacyjnych w kościele, taka dyskusja powinna się toczyć. Nie można udawać, że jeśli rozmawiamy o czymś i cała Polska tym żyje, to że tego nie ma. Na pewno trzeba o tym dyskutować. Czasem właśnie nie wystarczy bardzo prosto. Taki mem zawieszony na stronach parafialnych kilku fanpage'y na pewno wywołał dyskusję. Był takim początkiem do dyskusji na ten temat. Ta dyskusja się toczyła mniej lub bardziej w sposób rzeczowy czasem, ale to wszystko zależy też od moderacji, od aktywności znowu parafian na tym fanpage'u. Nie zawsze wszystkich od razu trzeba banować. I oczywiście mamy straszny bałagan, jeśli chodzi o różne media, z których korzystać, gdzie być obecni, w jakich przestrzeniach być aktywnym. Czasem tak naprawdę wołamy o pomoc, bo jedna osoba w parafii właśnie wyciąga już rękę i ja już nie daję rady, bo muszę robić zdjęcia, muszę prowadzić stronę internetową. Jeszcze ktoś mi mówi tak, na takich spotkaniach, że jeszcze mam fanpage, jeszcze mam wejść do Facebooka, co to jest, po co i dlaczego. I dlaczego jeszcze mi ktoś dokłada kolejnej pracy? Nie. Chodzi o to, żeby tak naprawdę wciągać kolejne osoby, żeby ta ręka była zawsze łapała kogoś po drugiej stronie, żeby starać się aktywizować inne osoby tak naprawdę w parafii do tego, żeby właśnie podejmowały te działalności. I często ja widzę w parafiach, że nie ma fanpage'a oficjalnego parafii, ale jest bardzo wiele fanpage'y, które zawierają w swoim tytule także parafię, bo na przykład to jest oaza przy parafii. Jest mnóstwo takich fanpage'y. Młodzi ludzie i tak przejmują taką komunikację. I czasem też na tych stronach dochodzi do różnych sytuacji kryzysowych, to znaczy młodzi ludzie już idą za bardzo w sposób lajtowy i zapominają o tym, że mają w swojej nazwie oaza przy parafii. I że jak będzie sytuacja kryzysowa, to i tak będzie w to wciągnięty proboszcz parafii. I tak naprawdę czasem warto jest tych ludzi poprosić o to, a może byście poprowadzili jeszcze ten fanpage oficjalny. Tam już warto jest dodać jakiegoś kapłana, wikarego, który się opiekuje tą wspólnotą i w ten sposób można dać młodym ludziom, którzy czują media społecznościowe, którzy rozumieją tę aktywność, właśnie poprowadzić też w sposób troszkę bardziej poważny, oficjalny. I oczywiście nowe technologie mogą nas w różnym wieku przerażać. No bo to jest trochę oczywiście tak, pół żartem, pół serio, tak, stworzenie Adama. Ale nowe technologie, i to dotknięcie, palce, ale te nowe technologie mogą nam bardzo pomagać w tej komunikacji. Dlaczego? Dlatego, że tam jest mnóstwo ludzi korzystających codziennie z bardzo wielu informacji. Większość osób w wieku, i to są zbadane takie pokolenie milenialsów, to są osoby, które mają, no są właściwie na rynku pracy bardzo młode, studiują w tej chwili jeszcze, albo już kończą właściwie studia, to jest nowe pokolenie, które weszło, pokolenie Z. To są ludzie, których jest 11 milionów w Polsce, czyli pokolenie właśnie milenialsów, najbardziej zbadana grupa marketingowo. To są ludzie, którzy przeznaczają na internet, są aktywni w internecie, w różnych aplikacjach, na stronach, w mediach społecznościowych 18 godzin dziennie. 18. To znaczy cała ich aktywność od momentu wstania do momentu zaśnięcia to jest smartfon w ręku. 150 razy dziennie sięgamy po telefon, statystycznie w Polsce. To znaczy są osoby, które sięgają częściej i są osoby, które sięgają rzadziej. Ale są osoby, które korzystają częściej z tego smartfona. I tam musimy być, dlatego że tam są ludzie. Jezus nie stał w jednym miejscu. Jak jego aktywność, działalność ta publiczna przez 3 lata, przepraszam, była, to on chodził od miejscowości do miejscowości. Szedł tam, gdzie są ludzie, nie czekał, aż wszyscy przyjdą do niego z kilka tysięcy kilometrów. On chodził. A więc my też musimy chodzić po różnych mediach społecznościowych. I można powiedzieć, że telewizja, do której się przyzwyczailiśmy, też moje pokolenie, mogę to za siebie powiedzieć, to jest medium, którego młodzi ludzie już w ogóle nie oglądają. Korzystają tylko i wyłącznie z Netflixa. I to jest pytanie, co to jest. Ale to też jest taka rzecz, która jest bardzo ważna dla nas, żeby śledzić, gdzie ci młodzi ludzie są. Dlatego, że ktoś w parafii za kilka lat funkcjonować musi. W związku z tym medium, które bardzo mocno i dynamicznie rośnie, to jest Instagram.
I nawet Snapchat, o którym się mówiło, że jest tak bardzo, bardzo bliski młodym ludziom, niekoniecznie. AskFM, na którym jest dużo hejtu, też już spada na dół. Ja przeskoczę kilka slajdów, bo chcę pokazać jeszcze dwie ważne rzeczy i do niej dojść, zanim mi zadzwoni dzwonek. My tak naprawdę zapominamy często też o tym, że pokolenie młodych ludzi komunikuje się w zupełnie inny sposób. Jeśli nie pokażemy tam obrazu, to właściwie w większości kateches, lekcji, na których nauczyciele nie używają obrazu, rzutnika, filmów, fragmentów, jakiegoś obrazu, to większość tych rzeczy jest po prostu niesłyszana. Ja widzę to na swoich studentach, kiedy czasem robię taki eksperyment, kiedy nawet im się coś pokazuje, pisze, powtarza, na Facebooku pisze, powtarza, to i tak percepcja tych treści jest przez kilkanaście osób. Kilkanaście procent na taką stuosobową grupę, kilkanaście procent osób po tym wykładzie naprawdę wie, że to było o tym. Dlaczego? Dlatego, że część studentów nie zwalczymy tego, możemy się na to denerwować, możemy się z tym nie zgadzać, ale siedzi w smartfonach także na wykładach. Oni jednocześnie niby słuchają i jednocześnie są w smartfonie. Telewizje nas zachęcają. Wczoraj był finał Tańca z Gwiazdami, pewnie część Państwa oglądała. Do czego się zachęca? Żeby jednocześnie oglądać telewizor i głosować, czyli do wieloekranowości. Ponieważ ci, którzy wydają bardzo wiele pieniędzy na reklamę, wiedzą o tym, że ludzie już dzisiaj tak konsumują świat. Tak percepują, że jednocześnie siedzimy w smartfonie, przy stołach odwiedzamy gości i po pół godzinie większość osób gdzieś pod stołem już wysyła SMS-y młodych ludzi. A więc ci młodzi ludzie i tak korzystają jednocześnie. I doszliśmy trochę tak naprawdę po 4000 lat z powrotem do pisma obrazkowego. Oni używają emotikonek, oni praktycznie w ogóle już nie używają słów. Używają określeń typu XZ i LOL. Jak się posadzi dwóch kilkunastolatków przed komputerem, przed ekranem, to się słyszy z pokoju tylko dwa określenia. XD i LOL. Na zmianę. Ja 3,5 godziny słuchałem takich nastolatków, którzy siedzieli obok w pokoju i mam takie doświadczenie, że tylko dwa słowa padały przez 3,5 godziny. Przez całą grę. I czasem jest tak, że oczywiście nam nie starcza w ogóle czasu na to, żebyśmy dokończyli jakieś dzieła. To znaczy, oczywiście, dobra, jesteśmy napełnieni taką wolą, chęcią, no dobra, to załóżmy ten fanpage dla parafii. No i zaczynamy. No i mijają 3 tygodnie, kończą nam się pomysły, kończy nam się czas i przestajemy już to robić. Czasem to właśnie tak wygląda, że zaczynamy prowadzić jakieś konta, więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby mocno przemyśleć najpierw, co tam chcemy publikować na tych kontach, żeby zaplanować, jakiego rodzaju komunikacja, do kogo ma być skierowana, jakimi sposobami chcemy, czy tam ma być na fanpage'u tylko i wyłącznie raz w tygodniu ogłoszenia parafialne, ale jeśli tak się decydujemy, to niech one będą do bólu regularnie wprowadzane, a nie tylko przez pierwsze 3 tygodnie i potem fanpage umiera. Tak samo ze stronami internetowymi, czyli zanim coś otworzymy, zanim uruchomimy jakiś kanał komunikacji, powinniśmy przede wszystkim w parafii zastanowić, do kogo ma być skierowany. Czy fanpage parafii ma być do wszystkich parafian? Do wszystkich to znaczy, że do nikogo. A więc musimy sobie zadać pytanie i odpowiedzieć na to, kto to będzie prowadził, przez kogo będzie to moderowane, kto będzie w tym pomagał, bo inaczej zrobi nam się coś takiego. Oczywiście, będziemy mieli dużo pomysłów, dużo treści, bo przecież Ewangelia jest pełna, tak? Możemy robić cytaty z Pisma Świętego. Pismo Święte takie, my mamy chęć, otwieramy kanwę, robimy pierwsze 3 grafiki, po 3 tygodniach fanpage zdycha. Niestety, tak bardzo często jest, że potem się robi, że mamy bardzo dużo treści, tylko nie potrafimy z niej korzystać. Mamy ogromne biblioteki, mamy zasoby, mamy Pismo Święte w wersji elektronicznej, mamy cytaty z Pisma Świętego, wszystko mamy. Tylko tak naprawdę, jak to uporządkować? Przeskoczę jeszcze do tego, bo ja, to jest też coś, co ja bardzo często powtarzam. Dlaczego warto jest być w sieci? Dlaczego warto być w internecie? Bo tam są dusze ludzkie. Są dusze, które są zewangelizowane i są dusze, które są niezewangelizowane. Potrzebują Chrystusa. Potrzebują przypominania im o tym. Dlaczego? Dlatego, że oni codziennie konsumują inne treści. O polityce są za lub przeciw. Wszyscy jesteśmy za lub przeciw polityce. Nie ma w Polsce osób, które w sposób łagodny chętnie porozmawiają z przedstawicielem Platformy, Nowoczesnej, SLD i PiS-u. Nie, nie ma. Każdy z nas ma jakieś poglądy. To dobrze. Tylko my najczęściej walczymy. A ludzie, którzy prędzej czy później w takiej dyskusji będą i tak sprowadzani gdzieś tam do polityki. A wy, Kościele, tak? A my jesteśmy przeciw. A więc warto jest ewangelizować, czyli rozmawiać o Chrystusie, bo tam są dusze ludzkie, które potrzebują informacji nie o PiS-ie, ani o Platformie, tylko potrzebują informacji o Chrystusie, że mamy największą radosną wiadomość, której nie spotkamy nigdzie indziej, tylko u nas. Ponieważ mam całe 15 sekund, to już postaram się przycisnąć, żeby już nie dzwoniło. I
dokończę jeszcze tylko te dwie myśli. To jest najtańszy kanał. Oczywiście będziemy zwykle za to mniej lub bardziej banowani. Część prawicowych kont jest wycinana i przez Facebooka, i przez Twittera. Ale dlaczego? Dlatego, że dochodzi często do właśnie hejtu. Te treści, które chcemy przekazać, przekazujemy je albo z przekleństwami, albo idziemy za daleko o krok. A tak naprawdę w większości tych kanałów powinniśmy przede wszystkim ewangelizować. Głosić Ewangelię, głosić Chrystusa. Ale to jest ważne medium, dlatego że to my decydujemy jednak w pewnej części, co tam jest publikowane. Nie zależy to już tylko od dziennikarza, który właśnie, i tutaj postaram się zrobić taką klamrę, który może coś zmanipulować, bo to my publikujemy. I te media społecznościowe są niezwykle ważne, bo my mamy wpływ na to, co tam się dzieje. I tyle mam czasu, więc postaram się uszanować rozmówców. Mam nadzieję, że w dalszej dyskusji będzie jeszcze czas na to, żeby podyskutować dalej i 120 slajdów następnych jeszcze pokazać. Bardzo serdecznie dziękuję.